23 uczniów z zespołu szkół nr 2 imienia Bolesława Krzywoustego miało okazję polecieć na Sycylię, gdzie mogli doskonalić swój fach w takich zawodach jak fryzjer, cukiernik, kucharz oraz mechanik samochodowy, a także poznać włoską kulturę i obyczaje. Taką możliwość dał im program Erasmus+. Dzisiaj podsumowano wyjazd. Bardzo mnie to cieszy, że nasi wspaniali uczniowie tak pięknie reprezentowali nasz kraj i naszą szkołę za granicą, ponieważ dostałam tyle wspaniałych słów i właśnie za pośrednictwem tutaj pań opiekunek, od jakimi obdarzyli was lokalni właśnie przedsiębiorcy, u których pracowaliście, ale również wiem, że wzbogaciliście swoje umiejętności zawodowe, językowe i cudownie, że postawiliście na swój rozwój personalny oraz ten społeczny. Celem programu Erasmus+ jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Przede wszystkim chodzi tutaj o kompetencje miękkie. Kompetencje, które uczniowie nabywają podczas pobytu w miejscu, którego nie znają, gdzie obcują z językiem, którego nie znają, czyli muszą odnaleźć się w tej sytuacji. My jesteśmy tylko takimi opiekunami, my nie prowadzimy uczniów za rękę. Oni muszą wykazać się dużą samodzielnością w porozumiewaniu się, w poruszaniu się po mieście. Muszę tutaj zaznaczyć, że czworo naszych uczniów miało praktyki w miasteczku, które jest oddalone właśnie w Barcelonie, więc musieli dojechać autobusem, musieli kupić sobie bilety. Żeby móc wziąć udział w programie i pojechać do Włoch, uczniowie musieli przejść przez rekrutację, a chętnych nie brakowało. Było nerwowo, każdy chciał pojechać. Były obrażania się, bo ktoś chciał więcej punktów za coś, bo coś gdzieś, a ktoś nie przyszedł na rozmowę. Sami wiecie, że było nerwowo, a czy paszport jest, a czy zdąży. Nawet ja tu musiałam kryć co niektórych, że jeszcze nie mają i wierzyć w to, że urząd da radę. Kochani, tak jak pani dyrektor powiedziała, to jest ciężka praca, ale jak widzi się was uśmiechniętych tam, zadowolonych i jak wracacie i opowiadacie te historie, jeszcze nawet teraz, mimo że już minął miesiąc od waszego powrotu i widzi się tą iskierkę w oku, no to w październiku znowu polecimy. Jak mówią uczniowie, praca we Włoszech diametralnie różni się od tej, do której jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Największym zaskoczeniem dla fryzjerek, myślę, było mycie głowy, bo to nie jest tak jak w Polsce, że szorujemy, że lubimy, tylko tam jest największa uwaga skupiona na relaksie, z czym ja nie mogłam się pogodzić. Przez te 2 tygodnie trochę się nauczyliśmy, poznaliśmy wiele przypraw nowych, orientalnych dla tego kraju. Nauczyliśmy się wielu nowych receptur, poznaliśmy wiele nowych smaków. Na pewno dużo doświadczeń w ogóle, jeżeli chodzi o pracę w Polsce, a w pracę za granicą w ogóle inna kultura, inaczej to wygląda. Oni w ogóle czasu nie liczą. Dla nich to godzina przerwy, to jest rzecz normalność. Na pewno też inne spojrzenie na zawód, który będziemy wykonywać. No i duże doświadczenia, tak, które pomoże nam znaleźć pracę może za granicą, czy nawet w Polsce. No i ogólnie to bardzo miła atmosfera, no i fajnie było. Oni nie patrzą na to, czy coś jest drogie, czy nie, oni i tak to używają. A w Polsce, no, ogranicza się takie produkty, żeby było jak najtaniej. No, myślę, że w Polsce nie dostałabym tortów za darmo, a tam dostałam i mogłam sobie użyć, co tylko chcę, czy to było drogie, czy nie. Atmosfera w pracy jest super. Wszyscy traktowali mnie, jakbym była ich dzieckiem. Jak chciałam jeść, dostawałam, jak chciałam pić, dostawałam. Moja szefowa, no, była strasznie zabiegana. I to mnie akurat zdziwiło, bo byłam pewna, że ona będzie wszystko robić powoli, że ona ma na wszystko czas, ale nie.
Na zakończenie podsumowania programu Erasmus+, wręczono uczniom dokument potwierdzający udział w projekcie. Stare przysłowie mówi, podróże kształcą. Im więcej wiemy, tym więcej postrzegamy i jak tu widać, pani dyrektor mówi, jesteście najlepszymi z najlepszych, a więc warunkiem uczestnictwa w takim programie to jest odpowiednio wysokie średnie z nauki. I wydaje mi się, że jest to program wyjątkowo motywujący. Już wspomnienie tutaj o obrażaniu się, oczekiwaniu, w kolejce i tak dalej, to świadczy o tym, że cieszy się to zainteresowaniem wśród młodzieży i jednocześnie wymusza dla tych, którzy chcą coś osiągnąć, kolejne stawianie sobie wyższych celów i osiąganie dalszych granic.